najnowszy kabel do programowania Baofenga. Będzie pasował do Retevisa RT3S. Sprawdźmy to. Więc kabelek do Baofenga ma tutaj takie dwa jacki, jeden mniejszy, drugi większy. I one bez problemu wchodzą do tego Retevisa. Czyli odpowiadając na pytanie, czy pasuje, to tak, pasuje. Problem jest tylko taki, że nie zaprogramujecie tym kablem. Musicie kupić oryginalny do Retevisa. Reasumując, pomimo tego, że kabelki wyglądają tak samo, mają takie same złącza, jednak jest różnica między kablem do Baofenga a kablem do Retevisa. No i niestety nie przeoszczędzimy, musimy wydać te 15 czy 20 zł na kabelek do Retevisa, żeby go zaprogramować. Pozdrawiam.